Cześć, witajcie na kanale Rizer w kolejnym odcinku gry Green Hell. W ostatnim odcinku znaleźliśmy tutaj tą fabrykę narkotyków do wytwarzania kokainy. No niestety zostaliśmy też zaatakowani przez tubylców już, więc zaczyna się robić groźnie. Znaleźliśmy też Wilsona, czyli Williama, czyli fajne nawiązanie do filmu Castaway poza światem z Tomem Hanksem. A ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Jeżeli chodzi o to, gdzie już byliśmy, no to cała tutaj ta miejscówka została przez nas zbadana. Jesteśmy obecnie tutaj, stąd wyszliśmy i mniej więcej zrobiliśmy tutaj takie przeszukiwania, jeszcze tutaj gdzieś byliśmy, a dzisiaj ruszymy gdzieś tutaj na północ. Chciałbym zahaczyć o tą oazę, może coś tutaj jest, jakaś baza, bo takie tutaj małe jakby jakiś stawik jest, więc sobie tak pójdziemy. Także no jakoś tutaj ruszymy, nie wiem, dotrzemy może gdzieś tutaj na jakiś cypel, może jest jakaś wioska rybacka, coś takiego. Także bierzemy zegarek i idziemy po prostu na północ. Zobaczymy też, czy będziemy atakowani przez jakiś przez tych tubylców. Czy oni tutaj gdzieś będą się pojawiać po drodze, czy nie. Zaczynamy nasz odcinek. Tutaj widać, że były składowane odpady. Także będziemy musieli na to w jakiś tam sposób uważać. Idziemy w lewo czy w prawo? Możemy iść albo wzdłuż rzeki, ale to bardziej prowadzi na east. A my w sumie stamtąd przyszliśmy, to pójdziemy sobie bardziej tutaj, bo widać, że tutaj ta skała jakby odgradza te dwa terytoria. Jestem ciekaw, co tu jeszcze spotkamy. Ciekawe w ogóle, no jak długo jest ta gierka, na ile czasu. Ogólnie to bardzo dużo tutaj jest do zrobienia, co to spadło. Jakiś tam kijek. Mam na sobie też dużo zapasów w zasadzie. O, to jest chyba ta oaza. Tak blisko wydawało się, że to jakaś dalsza odległość była. Uważajmy, bo tu może gdzieś właśnie są tubylcy. Co to jest? Żywica, o. Żywica może być potrzebna, żeby może jakąś konkretną stworzyć jakieś narzędzie. Dziki, dobra, dzików się nie musimy bać. Chyba nic tu nie ma jednak. Myślałem, że może będzie jakaś mała wioska. Do wody chyba nie muszę wchodzić. O kurczę, patrzcie, jakiś okoń wielki jest. Holy shit! Duży okoń. Weźmy sobie siekierkę, zjem tego kaktusa. Wypij. Kurczę, no nie wiem, muszę go zjeść, ale nie chce mi się tam w tym plecaku dłubać. Dobra, na razie sobie będziemy radzić jakoś z jedzeniem. Idziemy dalej na północ, w dobrym kierunku chyba. Nic tutaj nie ma. O kurde, Fuck. jakąś wysypkę mam. Fuck, termity. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Czekajcie, szybko, szybko, muszę się przejrzeć. Wysypka to jest w ogóle najgorsze, co może być chyba w tej grze. O fuck. Dobra, zobaczę, czy mam coś, co by mi pomogło. Mam. Niestety bandaż z miodem, a miód tutaj. Chociaż miód nie jest taki trudny do zdobycia. Dobra, wystarczy strzelić strzałą w uli, chyba jest ok. Chyba. Jestem głodny? Trochę białka może mi brakuje, może musiałbym zjeść później. O, już zboczyłem, no słuchajcie, w dżungli łatwo się zgubić. Muszę uważać na te mrowiska. Gdzieś jest grzechotnik. Muszę uważać na te mrowiska. Czekajcie, jak tu skałę obejść? Tam jest chyba woda, więc ewentualnie możemy pójść wzdłuż plaży i poszukać jakiejś właśnie wioski rybackiej, czegoś w tym rodzaju. Myślę, żeby było spoko coś takiego znaleźć. Pewnie jest coś takiego. Albo może być też wioska nie rybacka, ale po prostu tubylców tutaj. Ale powiem wam, że po tym lesie się całkiem fajnie spaceruje. Na przykład w Ancestors Humankind to już tak trochę się nudzi te spacerowanie. A tutaj no, możemy coś odkrywać nowego, więc to jest fajne. Jakieś wielkie te papugi. Tam właśnie widzę, że coś dużego jest, ale to chyba też papuga. Tam dalej jest William. Szkoda, że tej piłki nie można było sobie schować.
do plecaka, by nam było troszkę raźniej. No a my szukamy po prostu jakiegoś kolejnego miejsca, gdzie będzie można też zapisać grę, żeby dalej tutaj iść. Przede wszystkim naszym celem jest znalezienie tego haku. Co to? To chyba krokodyl. To jest krokodyl, ale muzyczka też się zaczęła. Muszę uważać, żeby jakiś tubylca mi tutaj nie wyskoczył, bo dziwna jest ta muzyka. Ten krokodyl mnie nie zaatakował, a muzykę mam tak, jakbym walczył, więc możliwe, że gdzieś mnie tubylcy obserwują. A dobra, się skończyła. Jak odszedłem od niego, to chyba jest Gucci. Chyba jesteśmy Gucci. To jakieś wejście na górę? Nie wiem, czy tam jaskinia jest. Może jakaś? Powiem wam, że mam nadzieję, że... Coś tu chodzi, że... To chyba idzie kolejne... Ciekawe, czy tu jakieś pumy są, jakieś takie dzikie koty. Dzikie zwierzęta, dzikie drapieżniki, które mogą nas zjeść. No tu jest przecięcie, czyli jesteśmy na jakimś cyplu. Dobrze by było zejść tutaj na dół z powrotem. Okej, tu jest chyba zejście jakieś. Tu są larwy, nie warto ich jeść, bo spada bardzo psychika postaci. Czekajcie, gdzieś jest jakiś grzechotnik. Nieznany owoc, a sobie zjem. O, ten owoc jest zajebisty. 25 węglowodany, białka, energia, zdrowie psychiczne w górę. Jak ja te uniki robiłem? Dobra, okay, już ogarnąłem. Tylko duże energii zużywają. Aha, bo ja tutaj mogę być przez krokodyla zjedzony. Tam, patrzcie. Jestem obserwowany. To są jakieś budynki. Może to jest ich baza. On mnie widzi? Ale to dziwne jest, co? Że kurde, ktoś cię obserwuje normalnie. I gorzej jakby zniknął za chwilę, to by była jazda. Oh fuck, oh fuck. Wyobraźcie sobie, że jesteście w takiej dżungli i obserwuje was taki gość, nie? Kurde, to by było... Można by było obsrać majty. Na kolorowo. To chyba jest zniszczone, zobaczcie. To wygląda jakby było... raczej zniszczone. Ale tutaj też pewnie tubylcy mogą nas zaatakować, tak jak w tym... laboratorium. No ale spoko, znaleźliśmy jakąś nową miejscówkę. Tylko to, czy to jest tubylców, czy to jest jakiś tam cywilizacji? Chyba cywilizacji, bo tu plastik widać. Podejdźmy tak bezpiecznie. Mamy jakiś ten. Hey Mia, found the dock. Dock? But it looks abandoned. Are you sure there's no one around? Nope. Yeah, and I think it belongs to the cartel. They probably use this to ship all of their products. Fajnie by było znaleźć kolejną część mapy. Chociaż czekajcie, zobaczmy. Nie, ta mapa to jeszcze duża jest. Także ja tutaj według mapy to jeszcze mam bardzo dużo do zrobienia. Spoko, możemy zapisać grę, to sobie od razu zapiszę. Sobie od razu zapiszę, bo być może coś tu przyjdzie. Nie wiem, czy spać muszę chyba. Chyba zmęczenie to mi słabo spada. Zarzewiały topór, weź. Nie mogę, brak miejsca. Dobra, plecak. Topór to pewnie tutaj. Co lepiej wziąć? Obsydianowy topór czy zardzewiały topór? To jest pytanie. No szkoda, że mam tak ograniczone miejsce. No wiadomo, że maczetę warto jest mieć. A może warto mieć na przykład maczetę zamiast dzidy. Wytrzymałość. Ten topór ma mało wytrzymałość. I tak, dzida też ma mało, więc będę musiał się ogarnąć. Mam nadzieję, że ten topór będzie ścinał drzewa, mimo że jest zardzewiały. Jakaś dzida, zobaczcie. Włócznia czterozębna. To może zamienię? Ona ma całą wytrzymałość. Nie wiem, czy będzie lepsza od
Mamy tej obsydianowej, pewnie nie. Co tu jeszcze mamy? Tak się szybko rozejrzyjmy. A, wiecie co? To jest miejscówka, którą już kiedyś widziałem. Jak grałem w tą betę rok temu. To jest właśnie to miejsce, gdzie tutaj byłem. Pamiętam to. Dobra, kanapa samochodowa, jakaś torba, więc pewnie jakieś jedzenie. To wygląda jak jakiś bezpiecznik czy coś. Chyba mnie nikt tutaj nie obserwuje. Wezmę sobie węgiel. Nie wiem jeszcze do czego ten węgiel służy. Może mi podpowiecie w komentarzach. Zjemy sobie... Chciałem zjeść. Zjedz grzybka, bo i tak to się wszystko później psuje. Dobra. Jakiegoś browara by sobie człowiek chlapnął, kurde, po tych stresach wszystkich. Najgorzej, że ci tubylcy tu tutaj potrafią przyjść tak kompletnie znienacka. Mamy jeszcze grzybka. O, spoko. Kurde, coś tu ciągle chodzi i boję się, że tubylcy mi wlezą na plecy. Oni mocno biją strasznie. Jakiś chyba zbiornik na wodę. Filtr do wody. A, to już wiem, po co węgiel jest. Żeby filtrować wodę. Zobaczmy, czy ja mogę tutaj na przykład jakoś napełnić sobie. Nie, to nie działa. Dobra, garnek. Nie, to tak nie działa. To bez sensu jest. To co ja mogę z tym zrobić? Węgiel tu pewnie wrzucić po prostu. Nie, węgiel też nie działa. Może musi być deszcz? A, dobra, już widzę, co ja tutaj ślepy jestem. Czy ten bidon w ogóle jest pusty? Tak, okej. Aha, nie mogę. No to ja nie wiem, o co chodzi. Ale idzie deszcz, to może się dowiem. Tak, tutaj do miski, ale to bez sensu, bo przecież nie muszę przefiltrowywać wody deszczówki, nie? Chyba, że ona jest jakaś tam lepsza w pewnym sensie. Jak jestem ze składnikami? Dobra, zobaczmy na mapę. Czyli jestem teraz tutaj. Okej, możemy iść jakoś tu albo na północ. Zobaczyć, czy coś jest. Tylko, że tutaj jest gości jakiś, nie? Więc możliwe, że tam jest wioska tubylców. Chyba, że skoczymy, no zobaczymy. Ciekawe, czy jest zamieszkała. Ale skoro jest typo, to pewnie tak. Więc zbadam sobie ten cypel. A później chyba jakoś tutaj zaczniemy iść. Tutaj gdzieś droga się kończyła. I ona prawdopodobnie gdzieś ma dalszą część, więc być może warto iść wzdłuż tej drogi. Czy jestem obserwowany? Nie, na razie nie. Żeby przejść przez tą wodę, to... No, się stresuję trochę. To nie tędy, muszę znaleźć jakieś węższe przejście, więc... Ja chyba tutaj pójdę i tu w lewo. Tu nawet kiedyś chyba bazę miałem, coś tak kojarzy, jak grałem. Dobra. A, nawet się nie napełnia, patrzcie. Dobra, nie wiem, nie działa. Mamy jakiś nowy ten. Well, I found a boat, but it's damaged and it won't float. Jakiś nowy dialog mamy. Looks like someone did it on purpose. Who could have done it? Nie wiem, co z tym bambusem. Kartel, odblokowano jaskinia. I don't know, the cartel? Maybe someone tried to run off with a package. Co to znaczy odblokowano jaskinia? Every time you mention the cartel, I can't help it. I fear for you. Listen, Mia. There's no one here. No need to worry about me. Tak, okay? Nikogo nie ma, jasne. Dziesięć osób pewnie nas obserwuje teraz. Somehow. Najgorzej, że dzidy na nich nie działają. Jesus. Dobra, zapisujemy grę i idziemy na ten cypel. Yep. Tylko żeby tej wysypki nie dostać, żeby mnie coś tutaj nie zaatakowało. Ale coś mi się przypomina, że w tym miejscu mnie kiedyś zaatakował jakiś właśnie dziki kocur. O, żółw. Może można hełm sobie zrobić z żółwia. Gdzieś tutaj mnie zaatakował dziki kot. Także a propos tego, co mówiłem wcześniej, są. Jeżeli dobrze pamiętam. Także będę na siebie uważał. A, i trzeba uważać na płaszczki też.
Kurde, myślałem, że coś tu, ktoś we mnie rzuca kamieniem, a to kokos spadł. Ciekawe, czy ci tubylcy, jak ich zabiję, to oni się później respią. Te papugi się tutaj dziwnie wyglądają, jak jakieś pióropusze takie tubylcze, ale to bardziej indiańskie, czyli bardziej Ameryka Północna, a my jesteśmy w południowej. O, jest przejście. A nie, to nie przejście. Bo my się chcemy tam dostać. Chociaż nie, może i to jest przejście. Czekaj, nie. Tu jest głęboko. Nie chcę, żeby mi coś użarło. Bo już mnie właśnie raz ta płaszczka użarła i ona jest... mnie zatruła później, no ale chyba nie mam wyboru. Chyba, że da się na tych kamieniach skakać. Zaraz zobaczymy. Dobra. Ślimaki też można jeść, tylko trzeba je ugotować. Tam nie doskoczę, nie ma opcji. Tam jakieś wodospady są dalej. Dobra. Skok wiary się udał, okej. No i dobra, idziemy. I nie wiem, czy najpierw iść jakoś tutaj prosto. Czy zahaczyć u tego, o tego gościa, który był na plaży? Być może jak o niego zahaczę, to on ostrzeże innych. Idziemy tu na razie w głąb po prostu. To dach jest? Mrowisko. To jest dach czy jakaś góra, skała? Co, wezmę łuk chyba. I chyba będę z nimi maczetą walczył. Nie, dobra, myślałem, że to jest dach, ale coś tam jest. Patrzcie, tutaj to już na pewno. A to jest jakaś skała. Czy ja się mogę skradać? Czy to jest gość? Trochę wygląda jak gość. To jakieś bambusy są ścięte. O, z bambusa, może... może mógłbym sobie zrobić łuk z bambusa i byłby jakiś lepszy. Czekajcie, tutaj nikogo... nikogo chyba tutaj nie ma. Także ja spróbuję coś z tym bambusem tu porobić. O ile to jest w ogóle możliwe. Kurde, te zwierzaki, co tutaj tak... podchodzą, to są trochę straszne. Bambusową wędzarkę odkryłem, czyli to coś tam odkryliśmy, ale to chyba... o, łuk jakiś, ale to ja mam łuk. Mogę ewentualnie sobie zamienić. O, ten ma całą wytrzymałość, spoko. Coś tam odblokowałem, jakieś nowe ognisko. Banan, zepsuty banan. Uwaga. Tylko, że tutaj niestety nie mogę zapisać gry. Pochodnia, o, spoko. Mogę wziąć? Nie mogę wziąć. No ja i tak tu raczej staram się po nocy nie chodzić. Czyli co, to jest wędzarka? Ale przecież tu potrzeba jest dymu, ognia. To nie wiem, jak to ma działać. Bambusowa kłoda. Spróbuję coś może skraftić z tego? Wytwarzanie. Długi kij bambusowy. Coś mi tu nie działa. Okej, okay, coś tam z tym łukiem po prostu. Weźmy, zobaczmy linę. Okej, okay, lina jest. Obsydian? Nie. Jak ja robiłem łuk, już nie pamiętam. Bambusowy łuk, właśnie, mogę zrobić bambusowy łuk. Dobra, to on chyba będzie lepszy. Szkoda tylko, że... nie mogę zrobić takiej broni, która ma 100% wytrzymałości i trochę nie ogarniam w sumie, dlaczego tak się dzieje. Mięso z arowany. W ogóle tutaj ktoś się przesiadywał w tej wiosce. Dobra, może coś nowego wytworzę. Wytwarzanie. Zobaczmy, czy obsydian. Nie, obsydian w ogóle tutaj nie działa. Kamień. Kamienia nie mam. Mam kamień. Kamień też nie działa. Lina działa. I jeszcze mogę do liny coś dołożyć. Nie wiem, kijek.
Nie mam pomysłu. Dobra, to na razie to oleję w takim razie. Chyba, że jakiś nóż. Chyba nóż mógłbym, ale dobra, to na razie olewamy. Czyli tak, zobaczmy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy, nie zaznaczyło mi tutaj żadnej wioski. Ciężko powiedzieć, gdzie jestem w takim razie. 52 West. 52 West na 17,5. Okej, dobra. To może jeszcze pójdziemy tutaj prosto. Czegoś mam mało. Wody mam mało. Dobra, to poczekajcie chwilkę. Dobra, już tylko brakuje mi w sumie białka. Bo dużo tutaj wypiłem, kokosy pojadłem, to i tłuszcze, i węglowodany były dla mnie zostawione i no nie wiem, czuję, że coś tutaj jeszcze znajdę. Widzicie, wszystko mam full oprócz tego białka. Gdzieś grzechotnik, jakiś pająk, to uwaga. Chyba tam jeszcze mogę pójść, tak mi się wydaje. Tu mamy jakąś dzielnicę. Dzielnicę wodospadów, tutaj nic nie mogę wejść wyżej, to spróbujmy jeszcze tutaj pójść bardziej na północ, na wschód, na północ. No muszę też tego grappling hooka szukać, więc trzeba się dosyć tutaj mocno rozglądać. Dobre miejsce, czekajcie, co to, ta jaskinia? Jaskinia. W dziwnym miejscu mnie zaznaczyło tą jaskinię, bo myślałem, że jestem gdzieś indziej. Dobra, tutaj w jaskiniach to uwaga. Okej, tam jest grzechotnik. Chyba lepiej działa ten łuk. Wydaje mi się, że miałem dużo mniej mi się łapa trzęsła. Ha, miska kokosowa. Co to spada? Czekaj. Ktoś tu miał bazę, słuchajcie. Dowiedz. Yeah, I found a campsite in the cave. Looks abandoned. I think the owner isn't coming back. I hope you found something useful. O, super, mogę zapisać. Might be able to learn a thing or two from the way the shelter was built. That's great. Okej, okay, nice. Dobra, to ja sobie przepatrzę tutaj tą miejscóweczkę jeszcze. Ciekawe, czy ktoś tutaj gdzieś jest. W ogóle zauważcie, że jeszcze żadnego trupa nie znalazłem, co? Z jednej strony dobrze, a z drugiej strony też dziwne, że jest tyle opuszczonych miejsc, a nie ma żadnego trupa. R, przeczytaj. Pobudka dwóch pracuje przy łodziach. Okej, czyli to jest jakiś dziennik z tego doku. Grupa poszła do dżungli, wrócili. Znowu tylko jeden na czatach. Zmiana warty. Wyrąbane mają na punktualność. Okej, i się kończy. Someone was watching the docks from here. Found some broken binoculars in the cartel's patrol schedule. Any ideas? I don't know. Jaką lornetkę? Maybe? Or maybe a journalist looking for a story. Jest, a dobra, widzę tą lornetkę, okej. Okay. Konkurencja nigdy nie śpi, ten dziennikarz musiałby być sugnięty. Journalist had to be crazy to come out here. Yep. And again, maybe I'm not one to talk. Boję się, że jak pójdę spać, to że ktoś przyjdzie mnie zaatakować. Right, I know. I'm in the jungle. Right. Over and out. Dobra, zapisujemy. I słuchajcie, w tym miejscu będę kończył dzisiejszy odcinek. Będziemy kontynuować w następnym. Robi się tutaj naprawdę ciekawie. Znaczy w sumie nie robi, tylko cały czas jest dosyć ciekawe. Opcje są tutaj. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zostawcie łapę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. I do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Trzymajcie się i cześć.